Cześć! Był chomik w kształcie fotela, to teraz jest chomik w kształcie Brenta. W trakcie montowania poprzedniego odcinka już się wkurzyłam i od razu po prostu zainstalowałam sobie tego moda, żeby ludzie nie umierali z powodu temperatury. Też mogłabym teoretycznie wyłączyć po prostu wpływ temperatury na simów, ale wolałabym jednak zostawić tę realistyczność tego, że muszą nosić kurtki i tak dalej, że jednak ten mróz coś im robi. No i upał też. Bardzo śmieszne sny, Brand chyba ma. Też się zaraz obudzi i Brenda też jeszcze śpi. Myślę, że ona będzie już chyba dzieckiem się stawać. Tak, bo trzy dni będziemy grać i akurat to będzie moment urodzin. Drugie urodziny w całej tej serii. Dlaczego oni są rozbawieni? Czy to było. Aha, to jest w ogóle niekończący się nastrójnik, coś się zbagowało. To pewnie przez to, że byli u tego Jetta ostatnio. Bo oni obaj chyba byli, nie? No to będą rozbawieni teraz cały czas. Super. Chyba, że po prostu im to wyłączę przez MC Command Center. Jak będzie mnie denerwować, to po prostu postaram się wyłączyć im ten nastrojnik. Czy Brant dzisiaj nie idzie do pracy? O, faktycznie nie idzie. Eee, oni obaj nie idą do pracy dzisiaj. Kurczę. To by był do. A ty nie powinnaś być w szkole? No, wagary przyszła do, do, do kolegów taty. Super po prostu. Znaczy, to są jej znajomi w sumie też, oni mają taką całkiem spoko relację z nią. Ale weź, kurde, weźcie, wygoncie ją do szkoły czy coś. Niedobre dziecko. No w każdym razie to by był dobry czas, żeby pójść na jakiś piknik razem czy coś takiego, to co planowałam już od jakiegoś czasu. Ale jak jest zima, to tak w sumie średnio, no nie wiem, gdzieś można by było iść w sumie, jak, co temu psu jest. Jak, jak tutaj akurat yy, tak się złożyło, że są dwa dni wolne, znaczy, że obaj mają wolne, wyślij do domu, a raczej do szkoły. A, bo Brent ma z tym podziwianiem obrazów w muzeum. No to może do muzeum sobie po prostu niech pójdą. Czy Brent będzie w stanie coś tam zbierać dookoła? Miejmy nadzieję. W sumie jeśli pójdą do tego muzeum tutaj w Brindletonii na tej wyspie, to myślę, że tam się coś może znaleźć. A co z Brendą? Czy ja Brendę będę brała z nimi razem? Trochę może być to problem. No dobrze, najpierw fiszki, a ja się w tym czasie zastanowię, czy będę brała tego dzieciaka. Myślę, że chyba nie warto tego dziecka brać, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo no nie, myślę, że będzie się męczyło tam tylko, kurde, w tym muzeum. Brand będzie tam łaził dookoła i zbierał jakieś rzeczy, Brand będzie zajęty oglądaniem obrazów, więc chyba nie ma sensu. Więc może opiekunkę zamówię po prostu. Bo. A ty nie masz zmienionego telefonu? A może na brązowy? Bo jak się wynajmie opiekunkę, to można sobie iść, nie? Nie trzeba wtedy em, wysyłać do żłobka tego dziecka. Tylko po prostu opiekunka zostaje z nim i, i fajnie. A no tak, przecież oni już zamawiali opiekunkę, przecież Don Lotario jest nianią. W sumie on ma dwójkę dzieci, więc ma doświadczenie, nie? Dwójkę dzieci z dwiema różnymi kobietami, więc tym bardziej. Hmm, no, zdepcze dziecko. To już dobrze się zaczyna. A, ja zamawiałam opiekunkę, bo nie ogarnęłam yy, właśnie pracy, że oni obaj do pracy szli, faktycznie. E, dobra, no to co? No to pójdziemy. Miejmy nadzieję, że Don zajmie się psem też. Pójdziemy sobie do muzeum. Angela Newstarias. Yes. Mhm. <grym>, to zadbaj o siebie, czy jest w żłobku? To nie można wynająć opiekunki? No, w sumie Sims 4 jest takie głupie, że jak się jest poza swoją parcelą, to tak jakby ta, ta parcela jest wtedy nieaktywna. No, nie, w sensie, że nic się tam nawet nie jest w stanie dziać w tle. Więc, no, jeśli ktokolwiek, kto nie jest, nie jest z naszej rodziny, jest tam na miejscu, to jak się wyjdzie z tej parceli, to już nie będzie. <laughs> Ciekawe, czy Don tam będzie, jak wrócę. No, bo właściwie niania jest bardziej do tego, żeby. Zająć się dzieckiem, jak Simowie są w pracy, jak jestem na tej aktywnej parceli, ale Simów po prostu nie ma. A jak oni idą gdzieś, to automatycznie dziecko zostanie wysłane do żłobka. Tylko że jak się pójdzie do pracy, to też automatycznie zostanie wysłane do żłobka, więc to też jest takie nie wiem, dzi dziwna sprawa. Ja tu chciałam legitnie po prostu yy, Dona Lotario Profesjonalistę zamówić, to nie wysłali mi dzieciaka do żłobka. Super. <grych> Dobra, Angela tu jest właśnie. New Star, dzień dobry. Obejrzyj sobie to razem, a potem Brand gdzieś tam się usunie, wyruszy w podróż. Brand jeszcze musi wysłać te obiekty do rady ginekologicznej, chciałam powiedzieć. No, żaden z nich nie musi nic do rady ginekologicznej wysyłać. <grych> Geologicznej. Rozmnożyć pięć żab. To on ma jakieś żaby, więc to nie powinien być problem. I próbki pierwiastków to się dostaje jakby, z, no właśnie, od rady ginekologicznej. A co ty tak wolno człapiesz? Całkiem dużo kopania tutaj jest. Naprawdę dużo, kurczę. Tak se coś tam pozbiera, niby nic konkretnego nie musi, ale, ale niech sobie coś tam porobi i zaraz niech wróci do tego męża swojego. Bo on tam już y, chyba prawie, że skończył. I widelgato urosła. No najwyższy czas w sumie. I to yy, ta zmieniona przeze mnie Iwidelga, to więc wygląda zupełnie inaczej. A tego akurat nie wiedziałam, jak ona jako dziecko będzie wyglądać. No, jest na razie taka specyficzna, ale wyrośnie dosyć podobna do Suprii. Biedna tato się i zmarł dopiero, co? Taka mała. A, właśnie, był tutaj taki problem. Znaczy problem. Właściwie to było tak, że, że w trakcie montowania dopiero tego momentu, w którymś tam odcinku, jak. Yy, zobaczyłam tego Justina w drzewie genealogicznym u Katariny, żeby tam sprawdzić, czy rzeczywiście była ta śmierć z powodu mrozu i dopiero przy montowaniu zauważyłam, że w jego drzewie genealogicznym nie ma Iwi, właśnie, no nie? Ale ona ma normalnie połączenie z nim, ona jest normalnie uznawana jako jego córka, więc nie wiem, coś tam się zbagowało, jak zwykle. W sumie ten podgląd drzewa genealogicznego nie jest specjalnie doskonały w czwórce. Co to za impra, Boże... Lu Louis Newson. No tak, bo to był jakiś Ludwik Nowaczyk czy coś takiego. No oglądaj to szybciej. A, już mu się zrobiło. Dobrze. O, siema. O, widzę, że oni też już nic nie mają do Katariny. Coś ten konflikt się nie udał, ale tego gościa za to nie znosi. A Bran się z nim przyjaźni chyba, nie? Ta. Nie jakoś blisko, ale, ale no. Ale się jakoś tam przyjaźnią, kolegują. Cały Gabriel, to do niego gada, a on nic. Dobra, Brand wrócił, już mu skreśliłam tam te dwa kopania. E, już za dużo czasu trochę mu to zajęło. Ehm, myślę, czy jeszcze gdzieś byście nie poszli na jakąś randkę? Nie mam na razie wstawionej żadnej restauracji, więc, e, znaczy rzadko będę raczej korzystać z tego, ale dobrze, żeby jakaś gdzieś była. E, więc kiedyś tam sobie wstawię na pewno, a na razie niech oni może pójdą sobie do kawiarni na jakieś ciastko. Aha, to jest takie coś z taką dziurą, więc to tutaj może być zimno trochę. A przyjdzie tutaj ktoś pracować? Bardzo bym prosiła. Chyba nikt tu nie przyjdzie. Może już jest zamknięte po prostu. Dobra, idziemy do domu. Coś fajnego w domu sobie ugotujemy i, i też można. I zrobimy sobie herbatkę i, i będzie miło. Brand. Dzień dobry, jak się dziś miewasz, miło Cię znów widzieć. Don. Aha, w sensie, że on przyszedł znowu do roboty. No teraz już nam nie jesteś potrzebny. Znudzony, super. To mało zapłaciliśmy jak na to, że cały dzień się zajmował dzieckiem. <laughs> Brand odrobinę lepiej gotuje, więc niech on spróbuje coś zrobić. Ramen z jajkiem na przykład. Ta cały dzień w piżamie. Mood. Wy macie tylko kawę, a nie możemy jakiegoś innego zaparzacza ogarnąć, żeby był, żeby można było herbatę zrobić też. O, sztaluga. To można by było w sumie skorzystać. Obie stoją na oknach, nieważne. Ten już tam je, a tamten jeszcze herbaty nawet nie zrobił. Ale zaraz, on ten ramen zrobił dla siebie tylko, jaki ham? nie można podać tego? To nie jesz, to musisz podać jedzenie takie normalne. Albo nie, podzielicie się tym ramenem po prostu. <laughs> Tam też już najadł. No, w miarę. A ta się sama spać położyła, samodzielne dziecko. No powiedzmy, że to był miły wieczór. <laughs> Dobra, usunęłam Brantowi ten nastrójnik rozbawiony, bo on by tak trwał bez końca. A ten ma teraz inny. A, bo on ma cechę głupek. A tamten mu zniknął, to ja, to ja nie wiem. Psz. Ja, Brantowi tylko usunęłam, a Brentowi sam zniknął. No dobrze. Co tam piesek? Ten piesek jest strasznie biedny teraz. Trzeba się kurczynią bardziej zajmować, bo ona jest smutałkę ciągle. Trzeba wyrobić jakąś rutynę, żeby się po prostu nią czasem zająć. W sensie wyprowadzić na spacer codziennie, jakieś interakcje z nią robić. No, na przykład czasem głasknąć. Aha, poprosi o załatwienie się, to ona nadal nie umie. Boże. Od razu bardziej zadowolony piesek. No i teraz pewien dylemat mam. Kto powinien wziąć wolne, żeby się zająć dzieckiem? Bo jak to wtedy było, że Brand powinien był wtedy chyba wziąć wolne? No to może niech weźmie. Może niech nie idzie do tej pracy. Bo on miał i tak sobie jeszcze jakoś tam poćwiczyć, jeszcze ma te różne rzeczy do wysyłania, żaby do rozmnażania. On ma co robić. Bo, jakby co, to Brent ma wolne w niedzielę, tylko że yy, ja już chyba wtedy nie będę grać. Akurat w niedzielę rano będę kończyć. No, ale dobrze. Jak ma co robić, nie tylko przy dziecku, to. Nie, nie aniołka na śniegu. To nie jest w planach. Dobra, no, trzeba tutaj zrobić porządek w tych jego rzeczach. On ma strasznie dużo rzeczy. Z e, kamieniny powydobywać, powysyłać te rzeczy. Kliknij metal lub kryształ, wybierz wyślij do rady i odeślę pierwiastki. Okej. Okay. To wszystkie kryształy w takim razie powysyłamy. To jest chyba kryształ, nie? <śmum> Mam nadzieję. Niektóre My Simsy sprzedajmy, to, co są zdublowane. Kucharz Gino razy 4. Skończyłam niby My Sims, a y, wielu bardzo z tych postaci w ogóle nie kojarzę. To są ci mieszkańcy, których nigdy nie miałam okazji poznać. Dobra, trochę hajsu z tego przyszło. No dobra, teraz wszystko ma po jednym i jest git. Czekamy tylko, aż będzie można następne żaby rozmnażać, żebym tym razem nie zapomniała o tym, bo wczoraj rozmnożył raz i potem zapomniałam oczywiście. No i na te próbki pierwiastków czekamy i na razie w sumie tyle. Tylko że no, on miał jeszcze sobie poćwiczyć, jeszcze dobrze było, żeby coś zjadł i tak dalej. Także dnia nie zmarnuję raczej. Już widzę, że Brent jest ubrany w strój sportowy i ja już wiem, co on robił. Nie miałam go wybranego, więc miał wolną wolę i zamiast malować poszedł grać w koszykówkę. Klasior. Na szczęście już idzie do pracy, więc nie muszę się nim przejmować. Dziecina się obudziła i będzie płakać. Trzeba ją wykąpać, nakarmić. Jutro jest Sylwester? Nie chce mi się trochę. Tego Sylwestra to chyba sobie usunę z kalendarza, bo akurat Sylwester jest taki trochę... Nie wiem. W rzeczywistości lubię, ale w Simsach tak w sumie średnio. O! Czyżby pierwiastki przyszły? Dobra, ona sobie pięknie je. Chyba zostało naprawione to w którejś aktualizacji, bo wcześniej to pamiętam, że okropnie trudno było posadzić i nakarmić to dziecko, że zanim oni rzeczywiście to zrobili, nie wiem, sadzali to dziecko i potem szli gdzieś, albo sadzali i wyjmowali, sadzali i wyjmowali tak ciągle. A teraz wszystko ładnie, gładko poszło. No coś tam dostał. Aha, już dostał pięć próbek pierwiastków. Dobrze. Dobra, weź ją obejmij czy coś. Jak ona z umiejętnościami stoi? Dobrze by było coś chyba tutaj pokombinować. Z komunikacją widzę jest średnio ale wyobraźnia ma dosyć wysoko rozwiniętą pewnie przez ten domek dla lalek, którym się bawi dużo. Także może jakieś takie tutaj będzie miała artystyczne zapędy, trochę jak jeden z statusiów, ale te komunikacje do drugiego poziomu fajnie by było jej załatwić rzeczywiście. Nie będę się tutaj jakoś zażynać, że tak powiem, żeby mieć tę cechę szczęśliwe małe dziecko, a tym bardziej niezdolne małe dziecko, bo to by było przez 5 dni praktycznie nie do zrobienia. O, to weź ją może ucz mówić. Co ten pies wyrabia? Skarbu szuka. No to powodzenia. To fajnie rozmawiacie. Tylko pies tam w tle chlapie i słychać muchy latające wokół niego, wokół niej, bo jest brudna. No i, i tup, tup. Widać, że chce zwrócić na siebie uwagę, po prostu. No, myślę, że ten drugi poziom zaraz wskoczy. No właśnie. I możemy właściwie dać jej spokojnie, niech sobie robi, co chce. Teraz już chyba potrzeb żadnych nie ma. Ewentualnie można na nocnik jeszcze ją posadzić. Ona już może sama, co prawda, wejść na ten nocnik, bo jest na drugim poziomie, ale zajmijmy się nią trochę. Na nocnik. Nocnik, halo. I jak skończycie, to umyj tego psa. Awans. Twórca obrazów na płótnie. No, tym właśnie jesteś. Festiwal światła to mi się kojarzy z łodzią. Ojku. Ale Brent rozumiem, że raczej nie usiądzie tutaj, bo oni chyba nie mogą usiąść przy tym, przy tym stole przez to, że ten piękny kwiatek tutaj jest. Ta roślinka jest bardzo fajna, więc ja bym ją po prostu gdzieś indziej postawiła. Kto tam puka? O, siema. Chcesz dołączyć do obiadu? O, jak sobie miło jedzą. Szkoda, że Brant już skończył. Głębokie rozmowy przy obiedzie. I zepsuty kibel. Coś jej ciężko tłumaczą, chyba. Eee, naprawdę. O jejku. Co za płaczki? Przecież nic się nie dzieje. Mhm. Ale przecież ty nie zjadłaś. Czy już zjadłaś? No, już się najadła, więc w sumie. No, właściwie takie tako, którym dorosły człowiek się naje, no to, to powinno być za dużo dla takiego małego dziecka, nie? Dobra, czytaj dziecku do snu, siknij sobie tutaj, a tam kurczę, miałeś naprawić ten kibel. Jeszcze dobrze by było na spacer z psem wyjść. Trochę się późno zrobiło. On ma na siódmą do pracy jutro. Znaczy, jutro jest niby święto, ale ja chyba je sobie usunę w tym kalendarzu. Najwyżej sobie kiedyś tam e, zrobię jeszcze raz tego sylwestra. Teraz to mi totalnie nie pasuje. No dobra, to z tym psem jutro w takim razie Brent może wyjdzie rano, bo myślę, że on. A, on teraz już i tak nie ma tego wolnego w niedzielę. Nie miało to większego znaczenia tak czy siak, ale no zmieniło się, nie? Przez ten awans. Więc myślę, że on jutro sobie po prostu weźmie wolne. Będą tak się wymieniać. No potem już nie będą musieli po tym odcinku w sumie, bo Brenda będzie już dzieckiem. No nie. Nie wywaliłam tego święta, zanim się pojawiło i oni będą teraz smutni, bo mają nieudane święto, naprawdę. No i jeszcze do tego mają wolne, bo to się liczy jako święto, ale to jest beznadziejne. Pff. Znaczy, no beznadziejne jest to, że nie wyłączyłam tego święta wcześniej. Nie mogę go po prostu od razu wyrzucić z tego kalendarza, nie wiem. Pff. I teraz tacy zdemotywowani będą chodzić ciągle. Świetnie. Dobrze, że chociaż dziecko ma gdzieś, czy święto było udane, czy nie. Tamten już tam płacze. Brand, a ty nie powinieneś pójść do pracy czasami. Ej, właśnie, bo już nie jest, że święto. Bo to jest takie właśnie, że jest niby święto, ale można iść do pracy. Ja już zapomniałam, że to tak jest. No dobra, no to u brenta zrobimy sobie święto w takim razie. O, spacerek potrzebny od zaraz. Je, yeah, je, yeah. Czy on może zostawić dzieciaka i, i przejść się po okolicy z psem? Wydaje mi się, że tak. Dopóki nie, nie będzie żadnego e e ekwanu radowania, to, to ten, to, to jest git. O, rachuneczki. Połowa pieniędzy pójdzie na rachunki, nawet ponad. No właśnie, tak, tak mi się wydawało, że jakieś chrapanie słyszę. Jak oni mają smycz, to sobie z niektórymi rzeczami niestety nie radzą. Weź poprosią o załatwienie się na tym spacerze. Czy ona się kiedyś nauczy sama to robić? Może ona już się nauczyła, tylko czasem po prostu nie ogarnia czy coś? Nie wiem. Na środku mostu w ogóle, tak. Czy ona wszystkie płyny ze swojego organizmu wylała z siebie? Ona powinna być rodynką w tym momencie. A weź podnieść to, bo nieładnie tak, żeby kupę zrobił pies w przestrzeni publicznej i tak nie posprzątać. Wyczesany piesek będzie. Pochwalony piesek no będzie. Stop. I możemy iść do domu. Brenda się bawi ulubioną zabawką oczywiście. Ej, jak ja bym miała w dzieciństwie taki domek, to też bym się bawiła nim cały czas. Na szczęście teraz mam Simsy. Ten już zdążył wrócić z tej pracy i Brenda chyba tam biegnie do niego. Tak, obej mi. Jak w dwójeczce. Oprócz tego, że w dwójeczce sobie to wyłączyłam modem, to że dzieci. O! Jak zasuwa! Um, to że dzieci biegną do rodzica, żeby się przytulić, jak, jak przyjdzie z pracy. Ojej. Mhm. To w końcu przytulacie się? Czy tak będziesz się podnosił i kładł? Dobrze. Dobrze, może tak być. Dobra, Brantowi muszę ym, tutaj zasugerować, żeby poćwiczył, tylko ja bym chciała, żeby to były... nie da się A nie, da się przy telewizorze. Tańcz Plumumbe. Jeszcze nie, nie widziałam chyba ćwiczeń przy telewizorze. Trenuj rzeźbę. No ja bym chciała, żeby on mięśnie ćwiczył, najlepiej to by było, żeby on miał w ogóle jakąś maszynę do ćwiczeń, ale to za bardzo się to nie zmieści, chyba że na dworze, a na dworze to teraz tak średnio w takiej temperaturze. E, więc no dobra, niech będzie ta rzeźba. Wanna zepsuta, no tak. Ej, bez kitu, nie widziałam tego nigdy. Jak to jest możliwe? Tam w tle leci w ogóle muzyka z dwójeczki. Podoba mi się to, że tutaj to on akurat rzeczywiście naśladuje to, co jest w telewizorze. Że robi dokładnie tak jak oni tam. I to jest tylko jakaś taka sekwencja, która się ciągle powtarza. Ale bardzo mi się podoba to, że on rzeczywiście robi to samo. Że to nie, nie jest jakieś takie, że on sobie, a telewizor sobie, nie? To jest bardzo spoko. No dobra, poćwiczone. Ten namalował i tańczy. Chyba to sprzedaż. Tak się właściwie zastanawiam, że w sumie brenda tak naprawdę na początku następnej, tury dopiero powinna mieć urodziny, e, bo no tutaj jest trochę inaczej niż w dwójce, jednak, no nie, że jest jednak ten stan, gdzie jest zero dni do urodzin. I to jest jakby ten dodatkowy dzień, że się nic nie skraca dzięki temu, nie? Tak samo jest też w trójce i to mnie bardzo cieszy, że tak jest. Um, tylko, że to sprawia, że jeśli trzy dni miała do urodzin na początku, jak zaczęłam tutaj grać i miałam zagrać trzy dni, no to mogę ewentualnie zrobić tak, że na początku tej niedzieli z samego rana ją postarzę i przez chwilę myślałam, że tak zrobię, ale to będzie takie bardzo wtedy przyspieszone. Bo powinnam ogólnie wyjść z rodziny o jakiejś 6 rano najlepiej, żeby to. No zazwyczaj staram się po prostu około 6, maksymalnie siódmej już przełączać się na drugą rodzinę, więc to by było dosyć trudne do zrobienia przed siódmą rano. Także może jeszcze damy tej brędzie pobyć tym małym dzieckiem dopiero do początku następnej tury. Mam nadzieję, że to nie jest wielkie rozczarowanie. Czy to jest tak, że dzieci niektóre potrawy jedzą łyżką, a niektóre nie? Jakoś nie zauważyłam wcześniej, żeby groszek, w ogóle, żeby cokolwiek było jedzone łyżką przez małe dziecko. Ale jaja. No i wywaliła, świetnie. Nie no, weź kurde, na twoich oczach wywaliła. Weź jej coś powiedz. <grym> nie wiem, może ją strofuj czy coś. O, ten się obudził. Zwymyślaj. O Jezu, jak jej się dostało. No Nie. Zaraz będzie krzywda. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić jej urodziny, żeby zrobić jej w ogóle imprezę urodzinową w, w tej następnej turze i żeby już tak wystartować, jakby z tą nową turą właśnie w momencie, kiedy ona stanie się tym dzieckiem, że to będzie już coś nowego. A żaby? Oczywiście, że zapomniałam zupełnie o tych żabach. Wstręciucha, nauczanie, jak śmiesz, za kogo ty się masz? No kurde, krzyczą na nią wszyscy z każdej strony. No dobrze, to żeby nie było znowu porannego robienia śniadania. To już noc, dogram sobie poza nagrywaniem. Nic ciekawego i tak się nie będzie teraz dziać. Oprócz tego, że Brent oczywiście idzie grać w koszykówkę, bo przełączyłam na innego Sima, żeby w razie czego Plumbop mi nie przeszkadzał w tym ujęciu. Pozwólcie, że go tutaj przyprowadzę z powrotem. Proszę się słuchać. Ok, w następnym odcinku y, będę chyba grać Miriam. Jeśli bardzo szybko to pójdzie, to pewnie Miriam i Katariną, chociaż zagrać 6 dni w jednym odcinku to już yes. będzie naprawdę długo. Chociaż w sumie u Miriam muszę przecież z tym Gabrielem tam coś robić z tą ich relacją, więc pewnie samą Miriam będę tylko grać. W ogóle teraz to już raczej nie będę łączyć dwóch rodzin. No i jak zwykle.